Cześć, witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj zapraszam Was na film, który w większej części poświęcę moim nowościom kosmetycznym i to będą dla mnie nowości, choć ta marka kosmetyczna jest już na polskim rynku od 2 lat. Ja o niej nigdy wcześniej nie słyszałam. Tym bardziej się cieszę, że będę mogła Wam je zaprezentować, bo to są kosmetyki, czy też cała ta marka stworzona została przez 2 kobiety. Polska marka kosmetyczna produkująca naprawdę bardzo dobre kosmetyki z dobrym składem. I kiedy one już do mnie dotarły, ja część z nich zaczęłam stosować, to dokładnie 4 kosmetyki. Więc kiedy będę Wam je prezentowała, to o niektórych kosmetykach będę mogła Wam opowiedzieć troszkę więcej. Nie są to drogie kosmetyki, to jest taka średnia półka cenowa, no naprawdę warta uwagi. Ale zanim przejdę do tych kosmetyków, to z takich wiadomości, powiedzmy, bieżących. Jak wiecie, ja cały czas stosuję odżywkę do rzęs i tylko Wam powiem, że po 3 tygodniach stosowania tej podwójnej odżywki do brwi i do rzęs i marki Clairemana na razie nic nie urosło. Moje brwi są w takim samym stanie, rzęsy w takim samym stanie, nic się nie ruszyło, więc tak, żebyście wiedziały, że no na razie nic się nie dzieje. Ja jeszcze ją będę stosowała, zobaczymy, może coś się w końcu ruszy. Ale a propos rzęs, więc kupiłam sobie 2 maskary, bo teraz jest promocja w Rossmanie i to taka dość duża, bo chyba minus 55%, jeśli się nie mylę. I moje rzęsy wymagają odpowiedniej maskary. Te, które mam, nie są złe, ale pomyślałam sobie, skorzystam z tej promocji, powrócę do maskary, którą wciąż kupowałam, tej z Lovely. Ja zapamiętałam, że ta maskara ma silikonową szczoteczkę, a przy tak krótkich rzęsach, jakie są moje w tym momencie, silikonowe szczoteczki się bardzo dobrze sprawdzają, więc ją kupiłam. Jest zdecydowanie lepsza od tych, które do tej pory stosowałam, bo silikonowa szczotka łapie te rzęsy jednak u nasady, jakoś tam łatwiej dociera. No i ona jest naprawdę dobra, także jeśli jej jeszcze nie miałyście, to ja Wam ją polecam. Ale pomyślałam sobie, że może przetestuję coś innego, czego wcześniej nigdy nie miałam. No i stanęłam sobie przy stoisku L'Oreal i spojrzałam na taką maskarę Lash Paradise. Cena taka wyjściowa to ponad 60 zł. Pomyślałam sobie, bardzo droga maskara. Dlaczego ona jest tak droga? No ja ją kupiłam za około tam powiedzmy 30 zł. Kiedy ją w domu otworzyłam, okazało się, że tutaj mamy szczoteczkę tradycyjną i przy krótkich rzęsach, no niekoniecznie, ale powiem Wam, że pięknie podkreśla moje krótkie rzęsy i one z tych krótkich stają się widoczne, dłuższe, ale przede wszystkim zagęszczone, tak patrzę teraz na siebie w lusterku, zagęszczone i tutaj mamy tusz, który jest, to jest Extra Black Volume i rzeczywiście ta czerń w porównaniu do tej czerni z Lovely, no jest taka zdecydowana, jest taka bardzo, bardzo intensywna i w końcu zaczęłam widzieć swoje rzęsy. Także jeśli jej nie miałyście, bo tam są chyba 2 opcje, 2 wersje, tej drugiej nie znam, no ale jak zobaczyłam, że jest właśnie tutaj ta czerń taka bardziej intensywna, to wybrałam właśnie tę. Nie wiem, czy tamta może jest silikonowa, trudno mi jest powiedzieć. Bardzo serdecznie Wam tę maskarę polecam, jeśli macie taki problem jak ja z krótkimi rzęsami, to naprawdę daje radę i można ją też dokładać, jeszcze bardziej zagęszczać. Te rzęsy ja akurat niekoniecznie lubię mieć tak bardzo oklejone rzęsy tusz, więc tak 2 warstewki i naprawdę jest dobrze. I jeszcze jedna rzecz, o której Wam chciałam powiedzieć, to wczoraj upiekłam ciasto i w ogóle nie miałam zamiaru tego robić, ale mój mąż, czytając gazetę, zobaczył przepis w kuchni Ewy Wachowicz.
Tutaj jest ta gazeta, a jest to, zaraz Wam powiem, może też czytacie. Jest to Angora i to jest jaki to jest numer? 20. Także to jest jedna z, no chyba ta najświeższa gazeta, a może przedostatnia, chyba tak, no nie wiem, kiedy może ją kupił. I to jest ciasto z rabarbarem. Powiem Wam, że wyszło ciasto wyśmienite, ale jest trochę przy nim roboty. Może nie roboty, tylko jest takie czasochłonne. Ja Wam zrobię zbliżenie tego przepisu, bo chyba nie będę miała czasu na przepisanie. I zachęcam Was do spróbowania tego ciasta, bo ja oczywiście wiele ciast z rabarbarem już w swoim życiu upiekłam. Jednak to jest takie dla mnie nowe. I ja uwielbiam w ogóle ciasta kruche. I lubię, jest takie po prostu chrupiące. Jeśli chodzi o tę czasochłonność, to tutaj jak już zagnieciecie to ciasto, to jedną część trzeba włożyć do lodówki na chyba pół godziny, drugą tę mniejszą część na kruszonkę do zamrażarki. Więc no tutaj jakby to pieczenie nie przebiega tak szybko, tylko no po prostu jest ten czas jeszcze chłodzenia. Samo ciasto jest przepyszne, może dlatego, że tutaj używamy dwie mąki, mąkę tortową i mąkę krupczatkę i właśnie dzięki tej drugiej mące to ciasto jest właśnie takie chrupkie. Jeszcze jest jedna ważna rzecz, zwrócę Wam na to uwagę, zanim się zdecydujecie na ewentualne pieczenie, że tutaj dodaje się aż 1,5 kg rabarbaru. Ja zawsze miałam w głowie, że im więcej rabarbaru, tym większe szanse na to, że ciasto będzie z zakalcem. I kiedy tak już na tę pierwszą część, ten spód nakładałam właśnie ten rabarbar, to pomyślałam sobie, no nie, to ciasto nie ma szansy, żeby mogło wyrosnąć pod taką grubą warstwą tego rabarbaru. No ale pomyślałam sobie, już tak zastanawiałam się, może nie nałożę wszystkiego, ale jednak dałam cały ten rabarbar, oczywiście na wierzch kruszonkę. I jeszcze do tego rabarbaru dodałam trochę brązowego cukru, to nie było potrzebne, bo samo ciasto jest naprawdę słodkie. Wyszło, nie ma zakalca, jest przepyszne, polecam Wam. I tutaj właśnie ta słodkość tego kruchego ciasta w połączeniu z tym kwasem rabarbaru, no po prostu miód w gębie. Jeszcze takiego ciasta nie piekłam, więc bardzo serdecznie Wam polecam. Tutaj nawet na tym zdjęciu widać, że to ciasto jest troszeczkę takie podpieczone i moje też takie wyszło, że tak po brzegach troszkę za mocno się przypiekło, jednak no, ono musi być jakiś tam odpowiedni czas w piekarniku i ja nawet przetrzymałam dłużej, bo bałam się, że po prostu później okaże się, że jest to ciasto z zakalcem. Bardzo dobre, polecam Wam naprawdę bardzo, bardzo serdecznie. I już przede mną stoją kosmetyki marki Basic Lab. Ja o tej marce, tak jak Wam powiedziałam, nigdy nie słyszałam, kompletnie nic o nich nie wiem. Te cztery, które tutaj na początek wyłożyłam, już stosuję, już włączyłam do swojej pielęgnacji. I tak się zastanawiam, czy Wy znacie tę markę kosmetyczną. Jeśli stosowałyście któryś z kosmetyków, to napiszcie mi w komentarzu, jak Wam się sprawdził dany kosmetyk. Jestem niezmiernie ciekawa. Kiedy paczka już do mnie dotarła, to oczywiście na sam początek wiedziałam, że te cztery kosmetyki ja po prostu muszę wprowadzić do swojej pielęgnacji, 3 do pielęgnacji twarzy i 1 kosmetyk do pielęgnacji ciała. Ja w swojej pielęgnacji bardzo cenię sobie peptydy i kiedy zobaczyłam, że tutaj jest też serum peptydowe pod oczy, no to od razu wiedziałam, że muszę zacząć go używać, bo ja w ogóle nie mam serum.
nie wiem, kiedy ostatnio miałam serum pod oczy. Oczywiście mam swoje kremy, a jakoś tak nie, ostatnio nie myślałam o tym, że serum jest mi potrzebne, więc otworzyłam tą buteleczkę i zobaczyłam w środku żel. A wiecie, jak ja podchodzę do żelu? Ja nie przepadam za żelowymi kosmetykami, choć one w dużej mierze teraz są naprawdę dobre, no ale jednak gdzieś tam w głowie utkwiła mi taka myśl, że no nie, znowu będzie przesuszenie, zasklepienie mojej skóry, jeszcze pod oczami tym bardziej. Ale tutaj w tym przypadku się myliłam, bo to jest serum bardzo delikatne, takie rozwodnione wręcz powiedziałabym. I przez pierwsze dni nakładałam sobie tutaj właśnie tak pod oczy i zazwyczaj nakładam szybko krem, tak, który stosuję, ale tutaj jednak odczekiwałam chwilę, bo chciałam zobaczyć, jak to będzie, co się wydarzy. No i jest dobrze, jest naprawdę dobrze. To jest pierwszy krok w pielęgnacji mojej skóry pod oczami i ma być już odczuwalne takie właśnie delikatne nawilżenie i to nawilżenie jest. I nawet nie mogłabym powiedzieć, że ono jest delikatne, ono jest naprawdę świetne, takie wyczuwalne, więc tym bardziej cieszę się, że to serum właśnie będę mogła sobie stosować. I tutaj między innymi, znaczy są te peptydy, ale jest też oczywiście argilrelinę i kofeina, więc tutaj też jakieś tam obrzęki mogą być niwelowane. I ten kosmetyk w nazwie ma nawilżenie i ujędrnienie. Więc nawilżenie tak, jest super, natomiast no, o ujędrnieniu to mam nadzieję, że się pojawi, to powiem Wam za jakiś miesiąc czy dwa, no bo tutaj to dopiero kilka dni testowania. Ten kosmetyk jest w szklanej buteleczce z pipetką. Nie wiem, czy to zobaczycie, bo tak zawsze chciałabym Wam pokazać, jaka jest konsystencja. Zobaczcie, to widać, że to jest żel, ale to jest właśnie, to nie jest taki bardzo, bardzo gęsty żel. Mógłby być nawet gęsty, jeśli miałby właśnie ładnie się wchłonąć, ale pozostawić tę pierwszą warstwę nawilżenia, to ja bym też to tolerowała. Więc tak wygląda właśnie to serum. I tutaj w przypadku tego serum jeszcze sprawdzę, bo mam jeszcze jedno serum do twarzy i osobno jest koreczek i osobno jest pipetka. I tak w przypadku też tego kosmetyku właśnie mamy zakręconą buteleczkę, odkręcamy i nakładamy sobie tutaj właśnie pipetkę. Bardzo takie ciężkie te opakowanie, no widać tutaj dobrą jakość. Także już teraz mogłabym Wam polecić, jeszcze chcecie zaczekać na taką szerszą moją recenzję, opinię, no to tutaj musi to jeszcze potrwać. Ale kolejny kosmetyk do twarzy i to jest serum, też z peptydami. Jest też tutaj i kwas hialuronowy, tu jest mnóstwo innych składników, w większości nawet mi nieznanych, więc nie będę nawet próbowała czytać ich nazw. Ale oczywiście kwas hialuronowy, peptydy są mi znane i tak, do brzegu. Takie opakowanie i tutaj nawet chyba zachowałam tą nakrętkę, tak jak w przypadku serum pod oczy, taki tutaj jest osobno właśnie nakrętka, o nawet są dwie nakrętki i z serum pod oczy i z serum do twarzy i osobno właśnie pipetka, ładnie to jest zapakowane i znowu szklane ciężkie opakowanie, ale to nie jest ważne. To serum ma dać nawilżenie i wypełnienie, to jest kosmetyk dzienno-nocny. W tym pudełku są jeszcze sera z witaminą C, za chwilę Wam je pokażę, ale jak wiecie, ja serum z witaminą C już stosuję i nie od tak dawna, bo zużycia tutaj jest niezbyt dużo i to jest marka Pure i to jest serum właśnie z witaminą C 10%, więc nie chciałam otwierać kolejnego serum z witaminą C, chociaż tamte są z kwasem ferulowym. Ale o tym opowiem później. Więc pomyślałam sobie, że na dobry początek właśnie otworzę to serum z między innymi z tymi peptydami. I powiem Wam, że to jest coś fenomenalnego. To jest tak dobre serum, które daje takie nawilżenie. Właśnie to jest ten pierwszy krok, no, czy efekt, nawilżenie. Wypełnienia nie zauważyłam, ale naprawdę, jestem pod ogromnym wrażeniem i to jest takie serum,
jak lotion, jak emulsja o takim mlecznym zabarwieniu, takie bardzo mocno skoncentrowane i dające właśnie takie uczucie po aplikacji, od razu takie uczucie ukojenia, nawilżenia tej skóry. Już nie czujecie żadnego ściągnięcia się skóry, takiej skóry, jakby to powiedzieć, takiej nerwowości skóry, bo moja skóra naprawdę się denerwuje po tych wszystkich krokach demakijażu. Ja oczywiście staram się robić to bardzo delikatnie i nie pozwolić jej na przesuszenie się pomiędzy tymi trzema krokami demakijażu. I zawsze jednak, mimo wszystko, nawet już jak przetrę buzię tonikiem, to ja już czekam właśnie, zanim ten tonik się wchłonie, żeby nałożyć sobie serum, bo już wtedy ta moja skóra jest tak otulona, tak jakby miała na sobie taki opatrunek, który daje właśnie taką ulgę i to nawilżenie. I to nawilżenie to nie jest krótkotrwałe, bo tak jak w przypadku serum pod oczy, też odczekiwałam chwilę, chciałam wiedzieć, co się zadzieje na mojej twarzy, bo wiadomo, że serum nakładam, nie czekam zbyt długo, nie czekam do całkowitego wchłonięcia, jak już znam ten dany kosmetyk, to nakładam sobie olejek albo krem albo olejek, to już w zależności od tego, jak sobie tam pomyślę i co nałożę w kolejnym kroku. Natomiast tutaj zawsze przy nowym kosmetyku ja jednak odczekuję chwilę, daję mu szansę, żeby się wchłonął i wtedy patrzę, czy została jeszcze taka delikatna warstwa nawilżenia, bo nie lubię kosmetyków, które się całkowicie wchłaniają, które natychmiastowo się wchłaniają, które nie dają właśnie tej pierwszej delikatnej warstwy nawilżenia w tym pierwszym kroku pielęgnacyjnym. I tutaj to nawilżenie jest olbrzymie i ono trwa naprawdę bardzo, bardzo długo i jakby podbija też nawilżenie kolejnych kroków. Także bardzo serdecznie Wam już teraz mogę polecić, bo ja wiem, że tu się nic nie zmieni. Tak jak też w przypadku tego serum pod oczy, to nawilżenie jest. Tutaj jeśli chodzi o ujędrnienie, no to tak jak powiedziałam, czekam, a tu na wypełnienie też czekam. Zresztą to jakby nie jest, to oczywiście gdyby się pojawiły te dwa dobre symptomy, ujędrnienie i wypełnienie, to super. Natomiast w moim przypadku chodzi mi o to, żeby wprowadzać taki kosmetyk, który ma dobre składniki, które działają właśnie tak przeciwzmarszczkowo, przeciwstarzeniowo i dają komfort takiego dużego nawilżenia, to ja już jestem kupiona. Ja już jestem, wiecie, tutaj nie będzie żadnego odstawienia kosmetyku, bo jest tak, jak ja chciałabym, żeby właśnie było w tej mojej pielęgnacji. Dobrze, miało być tylko pierwsze wrażenia, ja się już tutaj rozgaduję. I butla. Butla płynu micelarnego do skóry suchej i wrażliwej. I rzeczywiście to jest płyn micelarny, który służy skórze wrażliwej i suchej, bo nie ma żadnego przesuszenia. Jest niezwykle delikatny. W większości też te kosmetyki mają taki zapach bardzo słabo wyczuwalny. Jest ten zapach, ja go czuję, ale to jest niesamowicie delikatny zapach. I tak jest też w przypadku tego płynu micelarnego. On nie zmyje całego makijażu oka. Mam tu na myśli głównie tusz. Tutaj no, nie daję sobie rady. Natomiast kiedy nasączam wacik i zmywam, bo ja zmywam tylko tą pierwszą warstwę makijażu, nawet jeśli mam bardzo dobry płyn micelarny, to ja i tak nawet nie próbuję zmyć całego tuszu z rzęs, bo wiem, że będę męczyć to oko. Więc zmywam tą pierwszą warstwę, później przychodzi olejek. I ten płyn micelarny mi to daje. Ale jeśli lubicie zmywać całkowicie makijaż płynem micelarnym, to ten Wam tego nie zrobi. On jest zbyt delikatny. I on właśnie jest, ta delikatność właśnie w tych kosmetykach jest taka wyczuwalna, bo tutaj to tak jakbym nasączyła swój wacik wodą, dosłownie. Zawsze dużo tego płynu daję na wacik, żeby no, ułatwić sobie ten demakijaż i nic, żadnego podrażnienia, żadnego szczypania, kompletnie nic nie odczujecie, a jeszcze butla pół litra to starczy mi, chociaż ja i tak już
tyle zużyłam, no bo jak już mam powiedzieć o jakimś tam pierwszym wrażeniu, to ja muszę wiedzieć coś na ten temat. A jeśli chodzi o składniki, to oczywiście zostawiam Wam linki. Ja nie będę tutaj mówić o tych składnikach, bo jakoś tam na tych składach specjalnie się nie znam. Wiem, co mojej skórze służy, co nie. Natomiast Wy też powinniście wiedzieć, jaki składnik jest odpowiedni w pielęgnacji Waszej skóry. Więc te trzy kosmetyki świetne, to już chciałabym Wam je polecić. I tutaj mam kolejny bardzo dobry produkt, to jest delikatny żel do mycia ciała całej rodziny, od pierwszego chyba miesiąca, jeśli się nie mylę, tak, od pierwszego miesiąca życia może być stosowany ten żel. I to jest właśnie żel. To jest żel, jeśli go wyciśniecie sobie na dłoń, czy też na gąbkę, tak jak ja robię, to zobaczycie krople żelu. To nie jest nic płynnego, to jest naprawdę gęsty, nawet teraz widzę, jak on tutaj się przelewa, bardzo zagęszczony żel. Natomiast tu jest zapach i to jest zapach, który skradł moje serce. To jest taki zapach, który rzadko się spotyka w kosmetykach, bo on jest taki orzeźwiający, bardziej taki pudrowy, powiedziałabym ekskluzywny, niezwykle przyjemny. To nie jest zapach, który Was uderzy w nozdrza, że tak powiem, ale będziecie, zapamiętacie ten zapach i będziecie właśnie, lubię zapachy, no, nie będę się powtarzać, ja uwielbiam te zapachy. W kosmetykach on jest piękny. Ja też ten żel, nie tylko myję nim swoje ciało, ale też wlewam po prostu do wanny i tworzy się delikatna piana. Świetny jest ten kosmetyk. No i właśnie tutaj, że możemy go stosować właśnie od pierwszego miesiąca życia, no to to świadczy też o tej delikatności. On jest niezwykle delikatny, ładnie myje, ten zapach Wam towarzyszy, nie przesuszasz skóry, nie ma żadnych podrażnień, tak jak w przypadku też właśnie tego płynu micelarnego. Ten żel jest też niezwykle delikatny. Po prostu robi to, co ma robić. Jest niezwykle przyjemny. Bardzo serdecznie Wam go polecam. A co jeszcze w przyszłości wprowadzę do swojej pielęgnacji, to na pewno to będą te trzy sera. I to są sera z witaminą C o różnym stężeniu, od 5 do 15%. Każde to serum ma tutaj w składzie też kwas ferulowy, który ma oczywiście bardzo ważny wpływ na stabilność witaminy C i oczywiście jej działanie, ale też do każdego z tych ser dodany jest inny składnik. Na przykład w tej 15% witaminie C oprócz tego kwasu ferulowego mamy kwas hialuronowy, w innym na przykład ginkgo biloba, jeśli dobrze pamiętam. I oczywiście te sera mają mieć też inne działania. Widzicie tutaj różne opakowania, bo możecie sobie na początek kupić dane serum w mniejszej pojemności. Wiadomo, że wtedy mniej się płaci. Jeśli chodzi o pojemności, to standardowe to 30 ml, mniejsze 15. Także już nie mogę się doczekać, kiedy właśnie wprowadzę sobie te kwasy i witaminy do mojej pielęgnacji. Tutaj na przykład, jeśli chodzi o to serum z 15% witaminą C, to tutaj jeśli chodzi o efekty, to będzie nawilżenie i rozświetlenie. Jeszcze może Wam przeczytam, 5% będzie odżywiać i wygładzać, a 10% napinać i wzmacniać. No wiadomo, nie będę Wam mówić o tym, jak bardzo sobie też cenię, oprócz tych peptydów i wielu innych składników, to jednak ta witamina C jest bardzo, bardzo ważna, bo ona rozświetla skórę, działa przeciwstarzeniowo, wzmacnia tą skórę, uelastycznia, dużo się nagadałam dzisiaj, ujędrnia, także to jest taki krok, którego raczej pominąć żadna z Was nie powinna. Jeśli nie wprowadzałyście jeszcze do swojej pielęgnacji witaminy C, to radzę zacząć właśnie od tego najniższego stężenia,
zmniejszenia. Tutaj akurat w tym przypadku będzie to 5%. No, ten kwas ferulowy jest bardzo ważny, tak jak powiedziałam, ale spodziewam się, że tutaj te zapachy mogą być, znaczy tego nie wiem, ale tak przypuszczam, że to mogą być zapachy niezbyt przyjemne, bo już miałam takie sera właśnie z witaminą C o różnym stężeniu, z kwasem ferulowym, no i te zapachy były takie, no takie nieciekawe, o, bym powiedziała. Więc tak, to jest to na przyszłość. Tutaj jeszcze wybrałam sobie szampon i odżywkę. Jeśli chodzi o takie szampony, nie wiem jaki on ma dokładnie tutaj skład, ale przypuszczam, że jest to dobry skład. Więc jeśli chodzi o takie naturalne szampony, to ja chyba jeszcze nie miałam takiego szamponu, który dobrze mi się sprawdził. Odżywek z naturalnym składem mam już kilka i one świetnie mi się sprawdzają. Zobaczymy, co będzie z tym szamponem i z tą odżywką. A ja sobie wybrałam do włosów cienkich. No i zobaczymy. Zobaczymy. Nic więcej powiedzieć nie mogę. I jeszcze tutaj mam trzy kosmetyki w tubach. Tu są dwa, które bardzo do siebie są podobne, dosłownie można się tutaj pomylić, tylko trzeba dokładnie czytać nazwy. Tutaj mam nawilżający krem do rąk, jeszcze go nie stosowałam, i krem nawilżający do twarzy, który tak jak w przypadku żelu do mycia ciała może być stosowany od pierwszego miesiąca życia człowieka. I widzę, że tutaj już jest napisane, że 99% to składniki pochodzenia naturalnego, tutaj 98%, jeśli chodzi o krem do rąk. I mam też żel oczyszczający do skóry suchej i wrażliwej, 99% to składniki pochodzenia naturalnego. To ciekawa jestem ja, żeli mam bardzo dużo, ostatnio Wam pokazywałam, więc nie wiem, kiedy przyjdzie pora na stosowanie właśnie tego żelu. A jeśli chodzi o ten krem do twarzy, no to on pojedzie do mojego wnuka, tak, bo już się kwalifikuje, żeby go mógł stosować. I tutaj jeszcze mam pomadkę ochronną do ust. Tutaj jeszcze jej nie stosowałam. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Ach, żebym nie zapomniała, dobrze, że tutaj spojrzałam. Dzisiaj mam kolejny lakier na swoich paznokciach i znowu nic nie będziecie widzieć. I muszę Wam powiedzieć, że ja unikam tego koloru, znaczy do tej pory unikałam, bo ja nie przepadam za kolorem lakieru, który jest prawie taki sam jak skóra na mojej dłoni, ale to jest kolor, który jest niezwykle, jak się teraz okazuje, elegancki. Bardzo pięknie wygląda. Ta dłoń jest taka bardziej jakaś wydłużona, wysmuklona. To jest numer 140 Almond coś tam, czyli taki kolor migdałowy. Przepiękny jest ten lakier. Oczywiście Sally Hansen cały czas tam grzebie w tym pudełku. Są jeszcze ciemniejsze kolory, bardziej wchodzące w brąz. Nigdy nie miałam lakierów w odcieniach brązu. Ale zobaczymy, może też będzie ładny. Jest tam jeszcze taki niebieski kolor i tak mnie cały czas kusi, ale ja chyba go nie będę nakładała na swoje paznokcie. Jakoś tak niebieski kolor raczej do mnie nie pasuje. Ja lubię takie nudziakowe odcienie, uwielbiam. Natomiast nie przypuszczałam, że ten kolor, bo to jest taki jak kolor jak podkład. Nie wiem, czy to zobaczycie, chciałabym, no moja kamera niestety, ja próbuję ją ustawiać cały czas, żeby tutaj była jakaś dobra ostrość, żeby nie było jakoś tak bardzo ten obraz rozbielony, więc go tam ciągle przyciemniam. W każdym razie kolor jest piękny, bardzo mi się podoba, bardzo, bardzo, i to chyba jest najładniejszy kolor, jaki do tej pory nałożyłam na swoje paznokcie z właśnie z tych lakierów wegańskich Pure Sally Hansen. Także to jeszcze tak przy okazji powiem Wam, że jak macie ochotę, to
polecam. Jeśli chodzi o trwałość, to w zależności od koloru różnie to bywa. Im mniej warstw, tym oczywiście dłużej się utrzymuje na moich paznokciach i myślę, że te jaśniejsze lakiery mają dłuższą taką żywotność, bo ciemne, może dlatego, że jak jest ciemny, to ja widzę każdy tam uszczerbek i już mnie to denerwuje, muszę to zmyć. Natomiast przy jasnych kolorach tak nie jest to aż tak bardzo widoczne, ale tak 3-4 dni to na paznokciach jest w takim nienaruszonym stanie. Ja już będę kończyć, bo się strasznie dzisiaj nagadałam. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Zapraszam oczywiście na kolejne moje filmiki i bardzo Was proszę jeszcze raz, jeśli korzystałyście właśnie z tej marki Basic Lab, to koniecznie mi napiszcie, jak te kosmetyki się u Was sprawdziły. To wszystko. Serdecznie Was pozdrawiam. Do zobaczenia. Cześć!